give a ball, but nobody wants to grow old. It's time for the original to come and break the mold. Hej kochani, jak widzicie po tytule, mam dla Was bardzo ciekawy film o bardzo tanich rzęsach. Jak wiecie, jestem maniaczką rzęs, po prostu non-stop noszę albo Ardelki, albo jakieś inne rzęsy i jak poznaję nową firmę, to zwykle sobie coś tam kupię. I często noszę właśnie doczepiane rzęsy, tak jak dziś, kiedy nie mam rzęs przedłużonych, a w tym momencie nie mam, to sobie rzęsy doklejam. I lubię właśnie zmieniać sobie styl, raz mieć grubsze, raz cieńsze, raz takie zupełnie naturalne. I dzięki temu mam wrażenie, że nie męczę tak bardzo moich rzęs tymi doczepianymi. I to, co Wam dziś pokażę, jest z kanału Tomi, z kanału Tom Bar Amar, od Tomi z Izraela, która dała mi link do tej strony. Strona nazywa się Miss A i ona mi powiedziała, że jest taka strona, na której rzęsy kosztują dolara. I jak mi to powiedziała i powiedziała, że rzęsy są jeszcze całkiem ładne, to stwierdziłam, że musi mi dać linka. Ona zamówiła chyba sobie z 50 par, ja zamówiłam ich ponad 10 i byłam bardzo podekscytowana, jakie te rzęsy przyjdą. I słuchajcie, przyszły. I rzęs mam tutaj sporo. Dziś będę Wam pokazywać kilka rodzajów, także szybko teraz powiem kilka słów i na koniec będzie taki, tak jak Wam robię test pomadek, to tak samo zrobię Wam test tych rzęs na sobie, żebyście mogli zobaczyć różne style. Rzęsy kosztują faktycznie dolara, wszystkie te rzęsy. Niektóre są naprawdę niesamowite, bo wyglądają zupełnie jak ardelki, są na przezroczystym pasku. Niektóre są na nieprzezroczystym pasku, ale na takie bardziej dramatyczne. I te rzęsy są takie bardziej na Sylwestra, ale mamy naprawdę bardzo duży wybór. Na czarnym tle, tak jak lubicie, jeżeli lubicie, to napiszcie mi na dole, a teraz już przechodzimy do testowania tych rzęs. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że przesyłka kosztowała 7 dolarów i nie zapłaciłam cła. Czyli zapłaciłam za przesyłkę około 30-40 zł, za to rzęsy właśnie kosztowały 1 z dolara, czyli mniej więcej 4-5 zł. Także myślę, że się całkiem opłaca. No dobra, przechodzimy już do demonstracji. I rzęsy, które mam na sobie, nazywają się Devu. Tutaj mamy zawsze nazwę tego konkretnego stylu. Przychodzą w takim opakowaniu. Tak samo jak są produkowane włosy do przedłużania, tak samo rzęsy nie są syntetyczne, ale właśnie naturalne, dzięki temu bardziej miękkie. Chociaż Wam powiem, że nie są bardzo miękkie. I co do tego stylu Devu, no to właśnie po pierwsze te rzęsy nie są jakieś mega miękkie. Są takie średnie. I jak widzicie, jest to taki styl bardzo rozczapiżonych rzęs i one przyszły tak w pudełku i ja nie wiem, jakoś łudziłam się, że na żywo będą wyglądały inaczej, ale one rzeczywiście wyglądały jak takie rozczapiżone rzęsy. Także teraz je zdejmuję, ja wszystkie w ogóle będę nakładać na klej Duo ten w pędzelku. Pytacie zawsze, jak zdejmować rzęsy, no to po prostu ściągam za jedną końcówkę. A. Jak widzicie, zostało mi jeszcze kilka sztuk moich przedłużanych rzęs. Na razie nic z nimi nie robię, nie da się ich odkleić, jakby przywarły na wieki wieku, więc ja je zostawiam, po prostu je troszeczkę skróciłam i nie zwracam na nie uwagi. Rzęsy przychodzą tak, ja po prostu sobie je przechowuję w tym pudełku, w którym przyszły. Następny rodzaj, jaki tu mamy, który mnie bardzo zainteresował, to jest Wisp, czyli takie bardziej też rozczapiżone rzęsy, ale już nie takie poplątane. Bardzo długie, ale nie bardzo gęste. Jak widzicie, efekt właśnie takich bardziej przedłużonych rzęs, ale nie bardzo zagęszczonych. I ja będę sobie po prostu bardzo cienko ten klej nakładać i instalować na moich rzęsach, na moich oczach, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, żeby wiedzieć, jakie w razie czego zamówić. Nakładam bardzo cienko ten klej i muszę chwilę odczekać. Przy tym kleju zauważyłam, że trzeba troszeczkę dłużej czekać, około minuty, żeby zadziałał, bo on jest bardzo, bardzo rzadki, ale jestem z niego bardzo zadowolona, bo nie robią mi się takie, wiecie, widoczne takie grudy na oczach, jak zwykle z klejem Duo czy z innymi klejami. I ten styl jest, jak widzicie, takie bardziej znowu te rzęsy poplątane. Trzeba je pewnie ładnie uczesać, tutaj, żeby nam się ładnie układały. Bardzo długi pasek, który powinnam przyciąć, ale no już przyczepiłam tak, jak jest, żebyście po prostu zobaczyli, jak wyglądają na oku. Nie do końca mi się podoba to, że są tak nieregularne. Trochę wyglądają jak pajęcze nóżki. W opakowaniu wyglądały o wiele ładniej. Nie wiem, dlaczego przeczytałam to Wisp, jak to jest WSP. Także widzicie wyraźną różnicę między WSP a 415-kami. To jest ten styl, który bardzo często lubię nosić. Są to dosyć takie sztucznie wyglądające rzęsy, ale kojarzą mi się lalkowato i jakie mam, to też często mnie chwalicie, a są bardzo podobne do rzęs z Ardell. Oczywiście z bliska może to wyglądać strasznie, ale jak widzicie, z daleka wygląda to całkiem nieźle. Zarówno jedne, jak i drugie, mimo że te są takie właśnie poplątane, poczapiżone, no ale taka ich uroda. Tak mają właśnie wyglądać. Niektórzy lubią taki styl rzęs. A te są bardziej, no takie równiutkie. Zobaczcie, fajne jest też to, że można wkładać opakowanie w opakowanie. One są też super zapakowane. Następne dwa rodzaje, które sobie przetestujemy, to są 117 i 5. Oba rodzaje bardzo, bardzo
takie dramatyczne, piątki jeszcze mocniejsze niż 117. Oba są też na pasku, tego za bardzo nie lubię, ale przy makijażach typu Smoky Eyes to pasuje. I te rzęsy są na tyle sztywne, że trzeba je tak rolować, bo się wyginają w drugą stronę. Nie jest to takie proste, słuchajcie. I nie są idealnie założone, ale mam nadzieję, że będziecie widzieli, w jakim są stylu. Ło, wygląda to przerażająco. Wybaczcie, że nie mam doklejonych wewnętrznych kącików, ale jest to bardzo trudno zrobić. A nie chcę nakładać dużo kleju, ale zobaczmy z daleka, jak to wygląda. Efekt mamy dość przerażający, dodatkowo przez to, że rzęsy są niedoklejone mocno w kącikach. Ale mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi. Tutaj, jak widzicie, rzęsy są dłuższe na środku. Mniejsze w kącikach, a dłuższe na środku. Powiem Wam szczerze, że tego bardzo nie lubię. Nie lubię, jak rzęsy są przedłużone w ten sposób. Nienawidzę tego efektu. Nie wiem, dlaczego często panie, które robią rzęsy właśnie w ten sposób, robią, że tutaj środek zagęszczają. Mi się ten efekt nie podoba, wolę, jak okres wyciągnięte. Tu, jak widzicie, jest bardzo wyciągnięte i ciężkie. Wręcz jest tak ciężkie, że to czuję. Ale to nie jest na pewno rzęsa, jakby efekt na co dzień. To są rzęsy bardzo teatralne, bardzo wyjściowe, na jakieś specjalne okazje, specjalne makijaże, bardziej artystyczne. Na pewno nie do takiego użytku codziennego, na pewno bym takich rzęs nie założyła. Te mi się nie podobają, te mi się nawet podobają pod warunkiem jakiegoś takiego specjalnego, artystycznego makijażu. Kolejne rzęsy, które wybrałam, są bardzo do siebie podobne. Może są niewielkie różnice, chyba tutaj z tego, co widzę w długości. A tutaj mamy 218 i 118 i z tego, co pamiętam, są podobne rzęsy w Ardell, więc myślę, że tu będziemy mieć fajny zamiennik, także instaluję. Jak widzicie, nie jestem w stanie przyczepić tych rzęs. Są tak strasznie długie, ale są mięciutkie. Jedne i drugie faktycznie są bardzo miękkie, bardzo fajne. Te są natomiast za długie, jak widzicie, i długie w wewnętrznym kąciku, czego ja nienawidzę. Widzicie, jak źle to wygląda. No nienawidzę tego efektu. Tutaj natomiast mamy bardzo ładny efekt właśnie zagęszczenia, przedłużenia pod koniec, co ja bardzo lubię, czyli takie typowe kocie oko. Tak to wygląda, oczywiście te zaraz zdejmę, nie nadają się do niczego. Czyli te 118 odpadają, moim zdaniem bardzo słabo wyglądają na oku. Natomiast 218 naprawdę godne uwagi, przepiękne rzęsy. Też dramatyczny efekt, bardzo długie, ale za to śliczne. Naprawdę mi się podobają. Dalej mamy dwa bardzo podobne do siebie style. Różnią się tylko jedną literką. Tutaj nawet nie zobaczycie różnicy, ale zobaczycie ją na oku. Zobaczcie, jak niewielka jest to różnica. No dobrze, myślę, że widać dokładną różnicę między M a L. L-ki, jak widzicie, są dłuższe. Są troszeczkę dłuższe tutaj też w wewnętrznym kąciku. Mają rzęsy, mają inny kształt. Te są bardziej rzeczywiście naturalne, te są bardziej dramatyczne. Ale powiem Wam szczerze, że oba rodzaje mi się podobają, mimo że te są może troszeczkę za długie. Zobaczmy jeszcze w całości. I tak wyglądają w całości. Jak widzicie, nie jest aż tak źle, jak patrzymy z daleka. Z bliska ten efekt faktycznie jest taki przerażający. Duże są te rzęsy, przytłaczające. A z daleka już są bardziej delikatne. Może przez to, że też nie są bardzo grube, tylko te włoski są cienkie. Znów rzęsy mamy bardzo miękkie, bardzo przyjemne. Myślę, że oba rodzaje są dosyć twarzowe, szczególnie te są bardzo naturalne, wyglądają naprawdę ładnie i są podobne do 118 z Ardell. Dwa kolejne style są znowu dość podobne, 43 i 48. Tak tutaj paruję je, żeby były właśnie podobne, żebyście mogli widzieć te drobne różnice, ale jakby tym samym stylem rzęs. W sumie nie widzę między nimi dużej różnicy, no może zobaczymy na oku. I zobaczcie, różnica między 43 a 48, niby niewielka, ale widzimy, że 43 są bardziej wyciągnięte, 48 skoncentrowane tu na środku, ale oba style absolutnie przepiękne. Zobaczmy sobie jeszcze w całości, ale już widzę, że to będą takie rzęsy, które mogę spokojnie nosić na co dzień. I zakłada się je też bardzo łatwo, bo są bardzo miękkie i pasek jest elastyczny. I tak wyglądają w całości, czyli takie rzęsy, które najczęściej noszę na swoim kanale, najczęściej mnie możecie w takich oglądać, takie najbardziej lubię, czyli dość, myślę, że takie średnio gęste, nie są przesadzone, nie są też, pasek nie jest za długi, jak widzieliście, rzęsy dopasowały się fajnie do mojego oka, myślę, że naprawdę dobry rozmiar, jeżeli chodzi o moje oko, nie trzeba tutaj nic przycinać i oba style mi się podobają, zarówno właśnie 43, jak i 48, tutaj mamy hit.
Spróbujmy sobie teraz, jak wyglądają S1. To są takie bardzo naturalne, króciutkie rzęsy. Zobaczymy, czy w ogóle będzie u mnie widać efekt. Ja sobie je zamówiłam z myślą o halloweenowych tutorialach, żeby nakładać je po prostu na dolną linię rzęs. Zobaczymy natomiast, czy w ogóle widać je na górnej linii rzęs. Powiem Wam jeszcze, że z tym klejem jest tak, że jak już raz przykleicie w jakieś miejsce, to bardzo ciężko jest zmienić położenie tych rzęs. Rzeczywiście tym klejem łatwiej się operuje niż zwykłym duo. I efekt mamy taki, jak widzicie, efekt zagęszczonych rzęs tak naprawdę. Nie ma tutaj ogromnego efektu. Kreska wydaje się jakby grubsza, ale nie widać tutaj jakby wyraźnych rzęs wchodzących na górną, na ruchomą powiekę. Także myślę, że zostawię je jednak do tutorialu halloweenowego na jakąś okazję, natomiast nie są to jakieś dramatyczne rzęsy. Jak widzicie, nie widać ich jakoś bardzo. I dwa ostatnie style, które zostały mi do przetestowania, 41 i 412, ale też są dość podobne, więc stwierdziłam, że włożę je jakby do jednego worka i zobaczymy sobie różnicę już na oku. Te drugie natomiast są na krzyż, jak widzicie, tutaj zainstalowane, czyli tak jakby a la kępki. No i tak jak w pudełeczku nie było widać różnicy, no to tutaj na oczach zdecydowanie widać. Te są takie bardziej, ja bym to nazwała, nie wiem, motylki. Ja bym je nazwała motylki, tak ślicznie wyglądają, są takie rozczapiżone jakby, nierówne. A te natomiast są bardzo, bardzo równiutkie. Także widzicie tutaj delikatną różnicę, ale jest jednak. Tak rzęsy wyglądają z oddali, jestem zakochana w tych. Te też mi się podobają, ale są już naprawdę duże i tutaj gęstsze w wewnętrznym kąciku. Ja bym jednak tutaj wolała, żeby rzęsy były właśnie krótsze, żeby to oko jednak szło na zewnątrz, tak wizualnie, a te mi się bardzo podobają. To są takie nierówno rozczapiżone, mimo to, że tutaj też mamy takie niektóre długie rzęsy, to wygląda to ślicznie. Także myślę, że w tym stylu już zostanę, czyli w 41. Kochani, ja sobie zostałam już w tych 41, że tak je nazwę, według tego, co tu mamy na opakowaniu. I powiem Wam, że jak sobie tak patrzę na te rzęsy i podsumowuję, to połowa mi się sprawdziła, połowa nie. Może wymienię Wam, które mi się sprawdziły, które Wam polecam. Oczywiście każdy ma inne oczy. Jedne ma są bardziej okrągłe, drugie mniej. Ale myślę, że to są takie style, które mogą się Wam sprawdzić. Dodatkowo no, za dolara dużo nie ryzykujecie. I myślę, że test mimo wszystko będzie przydatny. Ja sama chciałabym oglądać takie testy właśnie też sztucznych rzęs. Na pewno będę Wam też testować rzęsy Ardell. Chcę Wam też przetestować rzęsy Hani i chcę Wam przetestować rzęsy Shanek Soul. Jeżeli oglądacie Shannon z Nowej Zelandii, uwielbiam tę youtuberkę, to mam też jej rzęsy i będę testować. Jeżeli macie jakieś jeszcze inne firmy, które chcecie, żebym przetestowała, piszcie mi na dole. No to dobra, powiem Wam teraz, które mi się sprawdziły. 41, które mam na sobie. Jak nie zapamiętaliście, które to były, to wróćcie w filmie, zostawiam numerki. 412, bardzo ładne też. 48. 43. Obie tutaj pary były takie krótsze, w sensie paski były krótsze, więc nie dla takich wielkich oczu, dla mniejszych też. Bardzo długie 747L, długie 747M, 415, które wyglądają praktycznie jak Demi Whispies. Są, no bardzo są podobne do Demi Whispies, może mają troszeczkę inny kształt, ale bardzo podobne. Podobny efekt. 218, które są podobne do 118 chyba z Ardell. I dalej, które mi się nie sprawdziły, których nie polecam. S1 są po prostu za krótkie, więc będę je wykorzystywać do dolnych rzęs na Halloween. Bardzo dramatyczne piątki, których nie założę, chyba że na Halloween. No wiecie, no ale chyba że na Halloween jest raz w roku, więc nie ma po co kupować, bez sensu. 117 też mi się jakoś bardzo nie podobały. Te rozczapiżone WSP, nie mój styl. 118 też średnio, za gęste z przodu. I DW, od których zaczęłam, też bardzo takie pokołtunione, że tak nazwę to rzęsy. Nie przepadam za takim stylem. Także widzicie, wyszło pół na pół, ale mimo wszystko odkryłam fajne rzęsy. Zostawiam Wam linki na dole. Ja sama kupiłam te rzęsy, jak mówiłam, kosztowały dolara. Odkryłam je dzięki Tomi, więc mega się cieszę, bo przynajmniej można znaleźć coś fajnego w dobrej cenie. Cła nie płaciłam, przesyłka była jedynie droższa. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę stronę. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się ten test. Jeżeli chcecie, żebym wyszukiwała Wam tanie rozwiązania, tańsze odpowiedniki kosmetyków czy innych produktów. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!